A wiecie, że o nim myślał na końcówkę jego kariery Maciej Skorża, żeby przyszedł do Legii? To zawsze jak jest, czy jest Michał, czy jest Marcin, to zawsze jest Michał. Fajnie to wygląda tam w dzienniku, ale Marcin mnie to za dużo kosztuje. Starszy mówi, młodszy słucha. Marcin, ja cię wziąłem za rękę, doprowadziłem, mówię, tu jest świat. To są piłkarskie szachy, a dziś w piłkarskich szachach wyzwanie podejmie duet, wiadomo, że duet, podejmą najbardziej spektakularni bliźniacy w tym kraju. Marcin Rzepłakow i Michał Rzepłakow. Wiedziałam, że tak się wydarzy. Cześć panowie. Dzień dobry, dzień dobry. Maja, nie musisz się w ogóle denerwować, bo jeśli chodzi o takie pomyłki, no że właśnie. Marcin jest Michałem, ja jestem Marcinem. To zaczepka. To było dokładnie, znaczy no akurat niecelowa. My jesteśmy przyzwyczajeni i my szczerze to nawet nie uznajemy tego za pomyłkę. To już jest wliczone w ryzy. Wiem, że wam się to zdarza, a chciałam zapytać, czy zdarza wam się to, kiedy jesteście obok siebie też. No bo ja dzisiaj miałam tę pierwszą refleksję, że jak już widzę was obok, łatwiej, to łatwiej. To jesteśmy obok siebie. 100% skuteczność, jak widać w moim przypadku nie aż tak 100%. Nie, no to wydaje mi się, że widać tak na pierwszy rzut. Tak. Tutaj naprawdę taka przyjemna aparycja, tutaj bardziej taki krawulec. Człowiek oschły, taki drut kolczasty. Ale wiem, że niejednokrotnie ktoś, zresztą byłam też świadkiem, chociażby w Mielcu, jak przychodził pan i tam odnosił się do twoich występów w zupełnie innej stacji telewizyjnej albo przy okazji zupełnie innych meczów, aniżeli te, które ty na przykład komentowałeś, tyczyło się to Marcina i ty wtedy pokornie dziękowałeś. A to coś nowego. Ja pamiętam, jak kiedyś na stadionie... A to były pochwały. Jak na stadionie Lechii Gdańsk przed meczem przychodzi do mnie człowiek, oczywiście tam się wita i mówi, a pan to jest ten, co strzelił na Mistrzostwach Świata, czy strzelił samobój Borusowi? No już wyczułem, że może być nieprzyjemnie. Mówię, nie, no tam ramieniem strzeliłem na Mistrzostwach Świata. No bo pomyłki są zawsze w jedną stronę. To zawsze jak jest, czy jest Michał, czy jest Marcin, to zawsze jest Michał. No to się bierze chyba z liczby występów reprezentacji i z tego, że ta kariera Michała była bardziej dorodna. No i ta aparycja, jak już Michał powiedział na samym początku. Nie, no to aparycja zawsze na siebie zwraca uwagę. Filmowy uśmiech, Marcin, biały ząb, no FC Hollywood. Tego się nie da wypracować, z tym człowiek się rodzi. Także ja nie możesz sobie nic wyrzucić. Ja to pamiętam najboleśniej tą pomyłkę, to jest pierwszy mój gol strzelony w Ekstraklasie. I w tym momencie mówię, no to jest tak wyraźne osiągnięcie, że teraz to się nie da pomylić. No i oczywiście, a jeszcze były te przekazy, sport był chyba po wiadomościach jakoś tak, w jedynce czy dwójce i że gola strzelił Michał Rzepłakow. Ja łzy w oczach. No. A ile miałeś lat wtedy? 19? 20? 20? Jakoś tak. No pierwszy gol w Ekstraklasie to były te takie pierwsze szlify i mój pierwszy gol to był chyba Hutnik Kraków i Szypowski w bramce. No i jak tutaj się wymsknęło komuś, że bramkę zdobył Michał Rzepłakow, to pierwsze 3 minuty, żeby miał widelec, to wyglądałoby w ja pamiętam, że wtedy miałem naprawdę bardzo udany weekend, jeśli chodzi o to, jak mnie postrzegali ludzie, więc te pomyłki czasami potrafią ci przysporzyć dużo. Nie dopytuję o te udane weekendy, ale dzisiaj na szczęście będziecie mieć okazję współpracować, także jeżeli na przykład Marcin okaże się lepszy dzisiaj, albo ty, to będziecie mogli się klepać wzajemnie po pracach, nikt nikomu nie będzie zazdrościł, bo pracujecie na wspólny rachunek, na szczęście. I jak już sobie powiedzieliśmy przed anteną, tak i powiem teraz, łącznie do zdobycia macie 102 punkty, czyli tak jak ustaliliśmy, dokładnie tyle, ile ty masz meczów w reprezentacji. I już zaczynam od szybkiego tłumaczenia zasad na początek. To jest 6 kategorii, z których za chwilę odrzucicie jedną, w której czujecie się nie tak rewelacyjnie jak we wszystkich pozostałych na przykład. Tutaj mamy karty bonusowe dotyczące pierwszego etapu. W pierwszym etapie jest 10 pytań, każde pytanie to 3 punkty. Karta VAR to możliwość, którą macie tylko raz podczas gry i możecie ją wziąć, kiedy chcecie dostać pytanie z tej samej kategorii, z której właśnie odpowiedzieliście na pytanie źle. Na przykład jest to Ekstraklasa, wiecie, że się świetnie w tym czujecie. Mówicie, nie no, musimy dostać jeszcze jedną szansę z Ekstraklasy, bierzemy VAR. Ale później ta karta już spada nam ze stołu, nie macie tej możliwości. Hat-trick, kiedy odpowiecie 3 razy poprawnie na pytanie z rzędu, czyli macie 3 poprawne odpowiedzi z rzędu i możecie sobie sami wybrać kategorię.
Następnie prawo serii, czyli 5 poprawnych odpowiedzi, 10 bonusowych punktów. Niepokonani, wszystkie poprawne odpowiedzi dostajecie na koniec pierwszego etapu 20 dodatkowych punktów. Marcin zaciera ręce, widzę, na te karty. Nie, znaczy Michał tak spogląda na prawo serii. Chyba się wykułeś pierwszy raz na egzamin. Ja bardziej patrzę tak na to, to zawsze jak bieda, się... kartkówka czy klasówka, zawsze błagalne spojrzenie w stronę brata. No ale dzisiaj być może ja troszkę ty pociągniesz w łzy. Marcin, zobacz, ja tak jedną rączką na stoliku, ty jak zwykle, ty jesteś tak rozwalony, jak zaczął korona kurczę. Kielce, Legia Warszawa, jak trzeba było ciałem pracować. Ten ostatni w twojej karierze, no. Dobra. Czy mogę któregoś z was prosić o przytasowanie kart z kategoriami, albo nie? Wróć. Najpierw o wybór kategorii, którą zrzucamy ze stołu. Masz jakąś ulubioną? Najmniej ulubioną. No już wcześniej żeśmy rozmawiali. No dawaj te Ligi Europejskie. Nie. Ligi Europejskie, tak. Zrzucamy Ligi Europejskie ze stołu, a teraz szybkie przetasowanko. Proszę, może Marcin. To jest mało kart tutaj bez sztuki. Teraz. No. Muszę nauczyć ręce trochę niezdarności, tak, żeby się nie zdradzać. Widać, że nie masz w ogóle wprawy, więc dobra. Teraz układamy karty. Może w takim systemie 4-4-1, co? Czy nie? 4-4-2 będzie ładniej. Dobra. No i co, gotowi? A jeszcze wam nie powiedziałam o drugim etapie, ale może wam o nim powiem po prostu przed drugim etapie. To jak dojdziemy do tego drugiego. Dotrzecie na pewno, każdy musi tam dotrzeć. No to zapraszam, kto zaczyna w ogóle wybór kategorii? To i tak jest kwestia losowa, więc... 5 minut starszy jesteś. Odkrywamy? Odkrywamy. Powinność. Reprezentacja Polski. No to zaczęliście fantastycznie. Zaczynam już od pytania, nie ma co gadać. Na którym z tych stadionów reprezentacja Polski zagrała więcej niż... raz. Stadion Miejski w Białymstoku, odpowiedź A. B. Stadion Amiki Wronki. C. Stadion Przyoporowskiej we Wrocławiu. Czy D. Stadion Polonii Warszawa. Możecie się konsultować, jakby co. Więcej niż jeden raz? Tak. Na tych wymienionych stadionach? Tak. A Polonia, pamiętam, że był mecz w Bułgarii, zdaje się. Pamiętasz jeszcze jakieś mecze reprezentacji Polski? Ale tutaj sięgamy do całej historii, tak? Do całej historii reprezentacji Polski. To by było za proste, gdyby chodziło tylko o mecze z waszym udziałem. I chodzi o jeden stadion, gdzie reprezentacja... Gdzie więcej niż raz. Może się okazać, że nie wiem, na wszystkich zagraliśmy. Tylko pytanie, na którym więcej niż raz. To jest o Zaporosku. Tam pamiętam Słowenia chyba. I nic tam się więcej nie wydarzyło. Za twojej... Marcin, za mojej kadencji... Nie, natomiast... Wiesz co, ja grałem i w tym meczu na Polonii, i w tym meczu na Oporowskiej ze Słowenią. Czyli pamiętacie jeden na Oporowskiej, jeden na Polonii, przed wyjazdem na... Ja nie wiem, czy nie był tam jakiś taki właśnie przed wielkim turniejem. Przed Mistrzostwami Świata w 2006 roku, mecz z Wyspami Owczymi, chyba 5-0. To były te... później te powołania takie słynne. Tylko strzelił bramki, niestety, ale to były... Cztery. Bramki, które... taki gwóźdź do trumny. Marcin, ja to tak szczerze, to co pierwsze przychodzi mi do głowy, to że na stadionie we Wronkach i na stadionie we Wrocławiu kadra zagrała więcej niż... No to odrzućcie, w takim razie odrzucamy Stadion Miejski w Białymstoku i Stadion Polonii Warszawa. Macie teraz 50-50, Amika Wronki czy Oporowska we Wrocławiu. A to trzeba wybrać jeden? Jedna odpowiedź, tak, tylko jedna jest prawidłowa. Oporowska, zawołać. Ostatnio byłem na meczu Śląsk-Lech, komentowałem ten mecz, pierwsze zwycięstwo w Wrocławiu, ten Śląsk. I Wrocław jakoś tak mi się dobrze kojarzy, więc no dobra, idziemy w Oporowską. Ostateczna odpowiedź? Tak jest. Niestety błędna. Prawidłowa to Amika Wronki, ale czy chcecie od VAR-u w ogóle zacząć i jeszcze raz wziąć reprezentację Polski, czy lecicie dalej? I VAR sobie zostawiacie na... inną okoliczność. Złożyć drugi raz na reprezentacji Polski na wstępie. To jest tak, jakbyśmy wyszli na scenę się przedstawić i przed podejściem do mikrofonu upadek. No nie, no ale dobrze kombinowaliście. Na każdym z tych stadionów zagraliśmy. Po prostu na stadionie Amiki Wronki dwa razy. Więc... A z kim był drugi? Jest to może? Nie. Ze Estonią chyba. Czyli to, co ty powiedziałeś, to było 4-0 i Estonia. Okej. Okay. 4-0 czy 5? 4. 4.
Partnerem sezonu Piłkarskie Szachy jest firma STS, największy bukmacher w Polsce i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Jako że trwają eliminacje do Euro, dostaliśmy informację, że warto śledzić social media naszego sponsora. Dlaczego? Sprawdźcie sami, my jedynie podpowiadamy, że do zgarnięcia jest wiele nagród i darmowych doładowań na grę w STS. Wszystkie linki znajdziecie w opisie tego odcinka. Przypominamy również, że rejestrując konto z kodem SZACHY możecie odebrać wiele atrakcyjnych bonusów. Warto sprawdzić. Następna, no to teraz Marcin losuje. Puchary europejskie. Europejskie puchary, no to świetnie. Więc myślę, że się czujecie w tym doskonale. Lecimy od razu. Kto był trenerem Chelsea, kiedy Marcin Rzewłakow strzelił jej gola w Lidze Mistrzów? Wiesz? Jeszcze zrobiłam raz coś takiego, że panowie dostali dodatkowy punkt za to, że odpowiedzieli bez odpowiedzi ABCD, bo się tak wyrwali, więc mogę wam dać tę szansę, ale mogę wam też przeczytać odpowiedzi. Wtedy idziemy normalnym trybem. Nie, no chyba... A nie ten z Izraela? Nie. Lepiej. Jeden punkt dostaniecie dodatkowy, jeżeli bez ABCD. Carlo Ancelotti. No i proszę bardzo, 3 punkciki za tę odpowiedź, proszę to zanotować, bo to się, ty nie wiedziałbyś tak nawet. Nie, ja bym nie trafił. No ale Marcin musiał. Ty myślałeś o Grancie, tak? Tak. Carlo Ancelotti. Bardzo dobrze. No to lecimy dalej, następna kategoria. Ja grałem z Chelsea w barwach Anderlechtu, to trenerem Chelsea był... Może będzie jeszcze Mourinho. Takie pytanie. Zatrzymaj sobie tą odpowiedź na kolejne pytanie. Nie, to wtedy wybiorę jakieś inne, ale no dobrze, a wy jesteście fanami bardziej Ancelottiego, czy bardziej Mourinho? Czy żadnego z tych panów? Ja lubię jednego i drugiego. Ja jestem stara Guardiola, to wiadomo, więc... Ale ja lubię tą przekorę i takie trochę oddanie się konkretnemu piłkarzowi, jeśli chodzi o Mourinho. Natomiast Carlo Ancelotti to jest mistrz zarządzania ego w szatni, mi się wydaje, że... Nie wiem, czy jest jakiś piłkarz, który nie lubi Carlo Ancelottiego. Dla mnie on potrafi znaleźć drogę do każdego serca piłkarskiego, z którym ma do czynienia. Zamieszkał na pewno. Dzięki niemu dostałeś jeden dodatkowy punkt. To jest naprawdę wielkie wyróżnienie na tego trenera. Możemy losować kolejną kategorię. No to... Nasza ulubiona. Ekstra klasa. Przynajmniej moja i Miszki na pewno ulubiona kategoria, prawda? Zdecydowanie. No to lecimy. Kto był najlepszym asystentem Ekstraklasy w sezonie 2022-2023, czyli minionym sezonie? Powinniśmy to wszyscy pamiętać doskonale. A. Erik Janża, B. Rafał Wolski, C. Josue, czy D. Lukas Podolski? Ale ja bym szedł od Podolskiego. Podolskiego? No dobra, jak będzie. Zobaczymy, czy to był wywrotka, czy odpowiedź czy D. Podolski, tak? Tak. Jest to wasza ostateczna? Ostatecznie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Tak, Lukas Podolski miał 9 asyst, a Josue wcale nie był drugi, bo Josue miał 6, to w poprzednim sezonie, poprzedzającym ten, miał chyba 14, jakoś tak bardzo dużo, a wyprzedzili go i Janża, i Wolski w tym sezonie naszym minionym, po 8 asyst. Ostatnio no, tak się mówi, tak często się mówi o Josue, że dokładnie, ja odnoszę wrażenie, że w każdym sezonie to ma po 10 asyst. Ale tak, no ja bez sprawdzenia też bym była przekonana, że Josue był bardzo wysoko na tej liście. No ale dobra, no to lecimy dalej, kolejna kategoria. A nie, tak. Tak, myślałam, że macie już coś poprawne odpowiedzi. Tak, tak, tak. Reszta świata. Teraz pracujemy, tak? No to jest naprawdę, to są zawsze ciekawostki. W którym roku Szymon Marciniak uzyskał status sędziego międzynarodowego? 2009, B. 2011, C. 2015, czy D. 2016? Marcin, ja tam przy tych dwóch pierwszych odpowiedziach tam pomagałem. No właśnie. A może pamiętacie, kiedy debiutował w Ekstraklasie mniej więcej? Żeby jakoś tak tą drogą pójść? No to jest sędzia, który ma chyba najwięcej meczów sędziowanych w naszej Ekstraklasie teraz. Tak mi się wydaje. 350, więc on... 1000. A kiedy na Euro pierwsze 2000... komentował, pamiętacie? Sędziował. Sędziował, tak. Patrzę na was i tylko komentował mi. A tutaj chodzi o ten status sędziego międzynarodowego. Tak. No ale żeby może jakoś taką drogą dedukcji, wiecie,
po ilu latach. Tylko tak, jeśli chodzi o euro, to on może musiał się najpierw sprawdzić troszkę w europejskich pucharach. Dlatego będziecie może bliżej wtedy. Jeszcze raz te odpowiedzi. 2009 to na pewno odpada. A, 2009, B, 2011, C, 2015 i D, 2016. No ja muszę chyba 2015. Okay. I później pewnie euro 2016 jako sędzia, który już jest naocznym świadkiem tego, co tam się dzieje. Czyli rok mu wystarczył, żeby się sprawdzić. Szymonowi? Nie, bo to miesiąc wystarczy, żeby się sprawdzić. Okej. Okay. Czyli zostajecie przy odpowiedzi C, 2015? No tak, dobieram pewne rzeczy, ale... Wcześniej jest 2011. 11. Euro w Polsce, na Ukrainie. A teraz już kombinujemy, nie? Już. A w życiu się trzeba trochę nakombinować. Ja, no nie możemy zrobić z Szymona Marciniaka jakiegoś żółtodzioba międzynarodowego. 2011 przynajmniej oddamy szacunek. Zawsze dobrze, trzeba się jakoś zasłaniać. No dobra. Tak, 2011 to jest bardzo dobra odpowiedź. Gdzieś. Potrzebował tych 5 lat, żeby sędziować pierwsze euro, więc... Tak, najważniejsze, że oddaliście mu szacunek i zobaczcie, że od razu życie wam oddało. Prawidłowa odpowiedź, kolejne 3 punkty. Mamy teraz hat-tricka, czyli wy macie możliwość wskazania kategorii, z której chcecie dostać pytanie. Ta kategoria, która jest nieodkryta jeszcze... Czekajcie, co wielkie mam turnieje, wielkie tak? Wielkie turnieje, tak. Czujesz się? Możecie wybrać, Marcinie, jaką chcecie trzech kategorię. Na trzech nie wyszło, także średnio. No to może Ekstraklasa. No to boję się właśnie, że ta materia, w której trochę się taplamy, to jest ta najtrudniejsza, bo tam jest tyle tych wiadomości. No ale mieliście 100% skuteczność jak na razie. Na razie polegliście wyłącznie na reprezentacji polskiej. Dawaj, wielkie turnieje. Zobaczymy, co jest grane. I tak będziecie mieć tę kategorię na pewno. Marcin, na reprezentację dawaj, bo jak tam żeśmy polegli, to trzeba... Reprezentacja. Starszy mówi, młodszy słucha. Dobrze, reprezentacja. No to na początek może skieruję faktycznie do starszego to pytanie. Kto był rywalem reprezentacji Polski w jej pierwszym meczu międzypaństwowym w 1921 roku? Jesteś starszy, ale tego meczu nie masz prawa pamiętać. Szwecja, Węgry, Francja czy Anglia? Wiesz? No, mam pomysł. No to dobrze, słuchamy młodszego. Teraz. Moim pomysłem to Węgry. Odpowiedź B, Węgry. Pierwsze skojarzenie. To jest świetna odpowiedź. Marcin. Znowu zdałem za siebie... Marcin, ja cię wziąłem za rękę, doprowadziłem, klasówkę, tu jest światło. Ja w ogóle uważam, że wy powinniście razem pracować. Stara ta tradycja. Zgodność jest po prostu licealna, wspaniała. Michał trenował, a Marcin zdawał za niego przy tablicy, kartkówki, klasówki. I panie się na to nabierały, i panowie? Nauczyciele? Jeśli chodzi o nauczycielki od przedmiotów ścisłych, to tak. To trzeba było trochę podżelować włosy i przechodziło. A jeżeli chodzi o przedmioty humanistyczne? No, to jak Michał zaczął mówić, to od razu serce nauczycielki rosło. Także tutaj, nawet gdyby wszedł na swoje Himalaje możliwości, to... Nic by to nie dało. Nic by to nie dało. Nie, ja to jeśli chodzi o przedmioty humanistyczne, orłem nie byłem. Taka bezpieczna czwórka, ale nic poza tym, więc... A to śmieszna historia. Wspaniały duet. Ja pamiętam, że to było tak, że... Kiedy ja już trenowałem z pierwszym zespołem i tam w zasadzie od 9 musiałem być w klubie, bo o 10 był trening i miałem jakieś zaliczenia, to w zasadzie fizyka i matematyka to były przedmioty, które... To życie jeszcze chemii. Których unikałeś. Chemię jeszcze dodać. Mówimy o przedmiotach. I to był taryfikator taki, to tak na trójka to było 300 zł, czwórka 400 zł i piątka 500 zł. Tyle dostawałeś? Znaczy ja tak to mówię taki na zasadzie... odpowiednik na dzisiejsze czasy. Aha, okej. Okay. Czyli dyszka... Ja już nie pamiętam, jaka to była tam... 3, 4 i 5 dyszek. Nie, tam z piątką to żeśmy nie podchodzili, bo okay. Zwrócilibyśmy na siebie rozumiem. Uwagę. Poza czyli tym, taka czwóreczka, 3,5. O piątkę to ja też musiałem tam się trochę wysilać. Ale rozumiem. Pamiętam, że dwa pierwsze były egzaminy zdane na piątkę. Nie, mówię, no z jednej strony fajnie to wygląda tam w dzienniku, ale Marcin mnie to za dużo kosztuje. Zjeść na czwórkę.
I od tej pory już tylko trójki i czwórki, ale przynajmniej nie było problemów. Współpraca była zawsze, tak jak widać. Tym razem Michała poproszę o przemieszanie kategorii. Świetnie, możesz rozłożyć w ulubionym systemie. No i świetnie. I losujemy dalej. To może umysł ścisły teraz nie wylosuje. Mój ścisły pierwsza z brzegu. Wielkie turnieje, czyli tak jak sobie życzyłeś. Lecimy do wielkich turniejów, która reprezentacja nigdy nie wygrała kobiecych mistrzostw świata. Teraz były ostatnie. Japonia, Hiszpania, Norwegia czy Francja? Japonia, Norwegia, Hiszpania i Francja. Tak. Hiszpania wygrała teraz. W ogóle ja mam wrażenie, że futbol kobiecy to najczęściej albo najszybciej zakwit chyba w Skandynawii. Więc mi to jakoś się kojarzy, że kraje skandynawskie to raczej w tej kwestii to były tym, które... No albo nakręca. Stany, nie? Ja pamiętam sobie, kiedy my żeśmy jeszcze jako juniorzy Polonii Warszawy wyjeżdżali do Danii, Hioring, na takie turnieje Dana Cup. To było, nie wiem, z 400 drużyn, natomiast tam było ze 100 drużyn kobiecych. Ja pierwszy raz się wtedy spotkałem z tym, że dziewczyny też potrafią elegancko przyjąć i zastawić piłkę i ewentualnie wrzucić dziurkę. Więc ja to jak patrzę, to nie wiem, mi to się jakoś tak Japonia kojarzy, że to jest kraj. Że nigdy. Dziewięć turniejów było dotychczas, więc możecie sobie tak jakoś spróbować to układać. No ja to tam nie chcę. A możemy jeszcze raz te wszystkie kraje? Oczywiście. Od A zaczynamy. Japonia, Hiszpania, Norwegia, Francja. Ja to wybieram między Japonią a Francją. Jakoś tak. Czyli od Hiszpania, Norwegia na pewno. Jakoś bym tak odrzucił. Dobra. Ja bym poszedł w Japonię. Ja też. Dla mnie Francja ma taką tradycję zwyciężania i to w wielu dyscyplinach. Nie wiem, czy tak samo tutaj ze względu na płeć też się trochę nie... To francuska płeć w takim razie okazuje się być niewygrywająca zawsze wszystkich Francja. Turniejów. Tak, bo poprawna odpowiedź to D. Francja. Francja. Japonia, Hiszpania po razie, no USA, tak jak mówiliśmy, no to 4. Więc jak zwykle przy okazji każdego z odcinków mamy od admina STS pytanko do naszych gości. Tym razem będą to dwa pytania. Pierwsze z nich to kto spadnie z Ekstraklasy, a drugie kto wygra Ligę Mistrzów. Oj, jeśli chodzi o... Miszka Ekstraklasa może, a Marcin Liga Mistrzów, tak to podzielimy, czy... Bo nie sądzę, żebyś byli aż takie... Ja mówię Liga Mistrzów, Real Madrid. Real Madrid. Miszka, ty to podtrzymujesz? Czy bardziej tak humanistycznie, romantycznie podchodzisz do sprawy? Chociaż to Bernabeu ci dzisiaj bardzo tam męciło. Ale ja mam wrażenie, że Manchester City będzie chciał obronić swoje trofeum, więc... No ja bym postawił na Manchester City. I na Propogle Violeta, tylko przypominamy. tylko tak. A Ekstraklasa? Ekstraklasa, jak to spadnie? Nie życzę tego, ale trochę boję się, że puszcza Niepołomice, że jednak brak tego doświadczenia i jeszcze taka bardzo krótka tradycja ekstraklasowa. Czyli jeden klub jesteś w stanie tylko wytypować na 100%, tak? No na razie tak. Na razie tak. Mieszka? Że teraz powiesz, nie wiem. Wiesz co, jeśli miałbym typować, to bardziej na bazie tego, co do tej pory zobaczyłem. I ja bym powiedział, że boję się troszkę o Stal Mielec. Bo Stal Mielec dla mnie jest taką drużyną, która... A bardzo lubimy delegację do Mielca. Która... Gdzie lubię jeździć, natomiast mam wrażenie, że w tym sezonie ten sam patent może już nie zafunkcjonować. Pozostałych dwóch, ja nie wiem, ja na przykład jeśli chodzi o Puszczę, no jest to na pewno jeden z kandydatów, natomiast ja mam wrażenie, że tam trener jest jakoś tak nastawiony, że on kiedy przyjdzie ten tryb, boimy się, to włączy odpowiedni tryb drużyny i ta drużyna nie będzie grała ładnie, ale będzie punktować. I tutaj wychodzą właśnie te różnice, czyli umysł romantyczny, humanistyczny i umysł analityczny, ścisły. Tutaj szybkie obliczenia Marcin wykonał, Puszcza nie ma szans, a Michał jednak
wniesiony energią trenera, zespół. Na koniec sezonu sprawdzimy, dokładnie, ile romantyka, dokładnie, ile we mnie dokładnie, analityka czy paralityka. I losujemy kolejną kategorię. Samo ja? Proszę bardzo, proszę bardzo. Reszta świata teraz. Który polski trener wygrał w karierze afrykańską Ligę Mistrzów? Wiecie? Dobra, czytam. Maciej Skorża, Henryk Kasperczak, Paweł Janas czy Stefan Żywotko? No, dla mnie Henryk Kasperczak. A dla ciebie? Maciej Skorża to wygrał chyba azjatycką, tak? No, jeśli miałbym stawiać, to też bym postawił na trenera Kasperczaka. Natomiast jeśli chodzi o ostatnie nazwisko, to w ogóle nie potrafię skojarzyć, o co tu chodzi. Czyli z Haczykiem pytanie. Jeszcze raz te cztery. Poszedłem stereotypowo, więc Afryka... Maciej Skorża, Henryk Kasperczak, Paweł Janas czy Stefan Żywotko? Czy to może być podchwytliwe pytanie? Ja tym razem bym nie zmienię. Ja... Henryk zostanie. No i nie jest to prawidłowa odpowiedź. Gdybyś zrobił jeszcze 50-50 z 50-50, to wtedy byś trafił. Czyli jakbyś dał sobie tę możliwość drugich myśli, że tak powiem, z angielska. Nie, żebyś teraz do Boże Waru nie wziął. Proszę bardzo, możecie wziąć War teraz i jeszcze raz dostać resztę świata, ale nie wiem, czy Michał jest fanem tej kategorii. W ogóle jak patrzę, Marcin jak wybiera kategorię, to tak lekko nam schodzi. No dobra. Proszę bardzo. Miszkę. Wspaniale, ekstra klasa, czyli to, co nasza dwójka przynajmniej lubi najbardziej. Ty chyba też przypadasz. Sympatyzuję. Sympatyzujesz, no to świetnie. To przechodzimy do pytania, kto jest drugi za Łukaszem Surmą na liście graczy z największą liczbą występów w Ekstraklasie? Marcin Malinowski, odpowiedź A. B. Marek Chojnacki, C. Arkadiusz Głowacki, czy D. Dariusz Gęsior? Mieszka, ja nie wiem, czemu Marek Chojnacki. Ja też mam wrażenie, że właśnie Filip Surma, tylko Łukasz, kiedy pobijał rekord, to pobijał rekord właśnie Marka Chojnackiego. Więc tam jest chyba też około 500 chyba meczów. Dla mnie to w tej kategorii to była taki sztandar, który powiewał przez wiele lat Marek Chojnacki. Czyli odpowiedź B, Marek Chojnacki, to jest ważne. Tam jest Łukasz Surma, Marek Chojnacki. Nie, Łukasz Surma jest w pytaniu, czyli kto jest drugi za Łukaszem Surmą jest pytanie. Marcin Malinowski, Marek Chojnacki, Arkadiusz Głowacki czy Dariusz Gęsior? Dla mnie Marek Chojnacki. To nie jest prawidłowa odpowiedź, ale bardzo niedużo się pomyliście, dlatego że Chojnacki ma 452 występy, natomiast Malinowski 458. Malina tyle nakręcił? Mm-hmm. To jest wciąż 101 mniej od Surmy, ale te 5 czy 6 więcej od Chojnackiego. Byliście bardzo blisko. Musieliśmy grać jeszcze za granicą. Marcin, to teraz trzeba, oczywiście, że informacja tak nam uciekła. Oczywiście, że tak. Marcin, wara? Uciekło wam jakieś 6 meczów tylko po prostu. Bierzemy wara? Dawaj, spróbujemy. No to świetnie, wara i lecimy. Ekstra klasa, kolejne pytanko. Kto strzelił... To jest super pytanie. Kto strzelił ostatniego gola Piasta Gliwice w sezonie 2018-2019, pieczętując Mistrzostwo Polski? To pamiętacie na pewno. A. Piotr Parzyszek, B. Joel Valencia, C. Martin Kączkowski czy D. Jorge Felix? No. Spodziewałeś się, że D będzie ci bardziej świtać, tak? Piotr Parzyszek, Kączkowski, Jorge Felix i... Valencia. Że Valencia. Pamiętacie, jaki to był Jorge Felix. Mi się tak wydaje. Ja to w ogóle nie wiem, coś mi się obzorowało mecz z Jagiellonią i bramka Jodłowca. Nie. To było coś takiego. Nie. Ale... To nie to. Zlewa się. Za dużo tych wiadomości, za dużo tych statystyk, kategorii. No, ale Mistrzostwo Polski raz wtedy. Tam nie wiem, czy to nie była taka kontuzja słynna trenera Fornalika wtedy, jak się zerwał. I uderzenie? Tak. I trener Fornalik zdobył gola. Nie, nie, nie. Ja bym, Marcin, poszedł w Joela Valencię. Ty w Jorge Felixa. No dobra. Prowadź, wodzu. Niech będzie. No niech będzie Joel Valencia. Potwierdzasz?
Potwierdzam. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Parzyszek. Piotr Parzyszek? No. Ma 1-0 z Lechem. Nie, ja powiem szczerze, dla mnie to się do... To jeśli nie. chodzi o ten sezon, to ja też. 18-19? No tak, ten mistrzowski. Nie, no. Trochę już wiedza i fakty wypłowiały, powiem szczerze. No tak, no tak. Ja mam sentyment do Gliwic, to tylko dlatego pewnie to wspominam z takim rozrzewnieniem. No dobrze, no trudno. VAR wykorzystany, dwie kategorie do wylosowania. Więc się, o, Michał się stresujące. Europejskie puchary. Że to nie przeciągając, idziemy do pytańka. Ostatnio wam bardzo dobrze poszło w tej kategorii. Na którym stadionie rozegrano najwięcej finałów Ligi Mistrzów lub Pucharu Europy? Na Wembley, na Stade de France, na Hampden Park czy na Santiago Bernabeu? Albo Liga Mistrzów, albo Puchary Europy. Albo Wembley, albo Santiago Bernabeu. W ogóle pierwsze moje skojarzenie, jak jeszcze było bez nas, to mi się skojarzyło właśnie Santiago Bernabeu. Mogę wam dać taką podpowiedź na koniec, że z tych czterech wymienionych stadionów na trzech zagrano po trzy razy, a na jednym... Więcej. Więcej, po prostu. Komentowałeś kilka chyba finałów, nie? No Marcin, no komentowałeś kilka. Żadnego finału na Wembley czy na Santiago Bernabeu. Powinieneś czuć, za którym stadion tęsknisz, nie? Dobra, teraz pójdziemy twoim tokiem myślenia, chociaż mi tam w głowie cały czas. Ale jak się dobrze wiesz, ustawię. Santiago Bernabeu. Dobrze, czyli umysł analityczny ścisły stawia na odpowiedź A. Pierwsze z brzegu, tak jak z kartą wcześniej, tak? I to jest prawidłowa odpowiedź. Dziękujemy. Ale dobrze, że się próbowałeś asekurować Mieszka, że tam ten Santiago Bernabeu. I przechodzimy teraz do drugiego etapu. I to jest karta, która leżała co prawda z nami cały czas na tym stole. Będzie teraz jedyną kartą, która z nami zostanie. Chcecie którąś sobie zostawić na pamiątkę? Chyba nie, bo żadna nie należała tak w 100% do was, oprócz hat-tricka. Nie, może hat-trick dla Michała. Strzelałeś kiedyś hat-tricka? Ja ci dam prawo serii później. No, dam ci prawo serii po nagraniach. Będziesz miał kartę. Marcinia, trzy strzeliłem w całej karierze. Król strzelców. To jest kolejny bonus na drugi etap. Bonus ten dostaniecie, czyli 20 punktów, jeżeli wytypujecie jedenastkę wyjściową z danego meczu. I teraz tak, macie do wyboru mecz klubowy albo mecz reprezentacyjny. I teraz was proszę o tę decyzję. Chyba reprezentacyjny. Reprezentacja. Na pewno? Tak. 100%? 1000000%? No dobra. Reprezentacyjne. Niech tak będzie. A to nie musi być koniecznie reprezentacja Polski. To może być jakaś inna reprezentacja, czy...? To może być każda reprezentacja. Mam przynajmniej, że jak reprezentacja, to reprezentacja Polski, więc... A, nie, nie. Z tym podszyciem podchodziłem do... To mogą być różne reprezentacje. Tak jak w przypadku meczów klubowych. Tak jak w przypadku właśnie akurat tego pytania, które wylosuję. No dobra, słowo się tak. Czyli reprezentacja. No i całkiem nieźle, bo to jest ćwierćfinał Euro 2008, Hiszpania 0-0 Włochy. I teraz musicie powiedzieć mi, czy chcecie wytypować skład Hiszpanii, czy Włoch. Nie, to bardziej Michał. Hiszpania chyba, co? Hiszpania. No pewnie, że tak. No to lecimy. W bramce? Casilla. Tak jest. Może tak sobie jedzicie liniami. Teraz? W obronie pewnie Sergio Ramos. Tak jest. I Piqué? No nie. 2008. A to Carlos Puyol? Tak. Dobra, no to idziemy do środka teraz. 2008. No i Iniesta Xabi. Tak jest, mamy piąteczkę. Idziemy dalej. Kto na szpicy wtedy? Raul? Fernando Torres? Tak jest. Już? Już. Wspaniałe czasy jego. Byłam wtedy bardzo zakochana. Liverpool? Tak, tak,
tak. Takie piegi, zatlenione blond włosy. 6 mamy, dobra, świetnie. Silva? Dawid Silva jest, przepraszam, myślałam, że na ławce był, ale jest wyjściowym, dobra. Czesk Fabregas nie, czyli mamy 7 już. To był jeszcze taki... łysawy, on był takim... Nie wiem, czy nie Villarreal? Cazorla? Nie, nie, no. Michał Cazorla miał włosy. Ale dobrze. Ostatnio wzięli jego zdjęcie, już nie ma. Ale... No, Torres też wygląda inaczej dzisiaj. Ale... No kurde, nie mogę chyba mówić. No nie możesz, nie możesz. Nie mogę, nie, dobra. Ale bo... A w środku nie było tam Busquetsa już? To nie był ten? Nie. ...2008 rok. Mamy 7, czyli brakuje wam 4, tak. No, Dawid Villa? Tak jest. O, to też były piękne czasy. Nie wiem, czy to... Kto tam jeszcze zasuwał? Przód mamy. Mamy Torresa, mamy Villa, mamy Silvę. Powiedzieliście Ciawiego i Iniestę. Mamy Casillasa, Ramosa, Puyola. Już wtedy był lewy obrońca Barcelony? Jordi Alba? No. Nie. Tak mam wrażenie, że... Marcin, ja nie wiem, pamiętam, że chyba... Nie, no ja z tych... Cap de Villa? Nie. Tak! Tak, 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 jest. No, to był lewy obrońca z Villa. Jest, to brakuje wam jeszcze... No, dobra, no. Dobra, teraz ja nie mówię o nazwisku, ten bez włosu, to był Senna? Dobrze mówię? Marco Sen. Bardzo dobrze mówisz. Właśnie dlatego chciałam, bo jak zaczęliście mówić o Casorli, to chciałam wam powiedzieć, że był taki moment, że oni grali razem w jednym... Okej. Okay. Ciemnoskóry nawet taki, nie wiem, czy on to nie był Brazylijczyk, tak, nawet tak, taki tak, troszkę. Ja A wiecie, że o nim myślał na końcówkę jego kariery Maciej Skorża, żeby przyszedł do Legii? Naprawdę? Tak. A ja go pamiętam, bo wtedy był taki mecz w Gdańsku, że Legia Gdańsk grała z Villarrealem właśnie. I Santi Cazorla i Marco Senna wtedy byli, a ja wtedy debiutowałam w Orange Sport w ogóle. To był mój pierwszy mecz, więc ich pamiętam dokładnie. Zacne grono. Dosyć takie, no. To prawda. Ile nam jeszcze brakuje? Jednego. Prawego obrońcy. To nie było z Senalu? Dobra, nie mogę nic. 2008 rok. Michał, ja już tam... Daję wam 30 byłem, sekund. Z kadry odpalony. A tak, ten, co poszedł, ty tam Marcin, byłeś, nie? To tak nie najlepiej tego świadczy, nie? No i to oglądałeś jakieś mecze poza tym, który grałeś? Poczekaj. Mogłabym, albo nie mogłabym wam ławki chociaż podać, ale dobra, nie. Bo Santi był na ławce też. Marcin, no kurde, mam pustkę w głowie, nie? No, to 5 sekund. No dawaj tego z Realu. Musimy coś tam rzucić. No ja nie wiem, czy on grał jeszcze wtedy w tym. Reprezentacji. Nie wiem, czy nie pomyliłem trochę, ja myślałem o tym Salgado, nie? Ale nie. Wydaje mi się, że on już był... A ten, który grał i w Chelsea, no, i... Kurde, jak on się nazywał? Był w Realu Madryt. Nie był z... Albo San Sebastian przyszedł do Realu, prawo obrońca. Albo nie wiem, z tego, z Bilbao. Ja przytakuję, ale... pana z Chelsea, to prawego obrońca za Ferrer, Alberto Ferrer. Alberto Ferrer. A to Ferrer. Tak? Musicie teraz wyschnąć i powiedzieć nazwisko, albo powiedzieć, że go nie znacie. Ale karta króla strzelców na nas czeka. Możecie teraz, Michał, jak podasz to nazwisko, dostajecie plus 20 punktów, ostatnia rzecz. Anna, prowadzisz jakimś klubem? No nie mogę, bo zadałam już 3 razy pytanie, czy mogę wam coś powiedzieć i nie mogę nic. Nie, no Michał, za długo to trwa, trzeba się poddać. No, tyle. Nie, bez walki? Nie. Wiesz co, no, nie, ale nie mam, kurde...
Mi tutaj coś chodzi po głowie, no to może... Nie potrafię, dziura w głowie. Dobra, no to dobra, kończymy. Marczena. No to ja Marczena. Nie wymyśliłbym. Nie ma szans. No. Ten, który kiedyś grał w Walencji? Ale ja bym też nie wymyśliła go. W ogóle go nie pamiętam w ogóle z tej reprezentacji. Ja go pamiętam jeszcze z czasów chyba Anderlechtu, czy nawet Olympiakosu. No, a ławka jest tam. Paolo Preina, Albiol, Navarro, Fabregas, Casorla, Alonso, Sergio Garcia, Guisa, Arbeloa, Juanito de Lara. O Arbeloa jeszcze gdzieś tam bym wpadł, pozostałem z bliska. No właśnie, ale to Arbeloa i tak, chodziło, nie? On był w Realu przecież. I potem może jak powiedziałeś Chelsea, to Albert Ferrer. To pierwsze, co mi się kojarzy, ale to lata 90. chyba jeszcze. Tylko to był piłkarz... Piękne czasy. No to Barcelony za czasów Kumana, tak? No Stoiczko, Romario. No takie mecze też tu się pewnie czasem będą pojawiać na tym 2008. Będzie... Ale bardzo dobrze wam szło. Wytypowaliście 10 z 11 zawodników, przecież to bardzo dużo. Generalnie poszło wam super. Marcin teraz jako umysł ścisły powinien zrobić obliczenia w głowie i powiedzieć, ile zdobyliście punktów w całej grze, pamiętając o tym dodatkowym, bez odpowiedzi ABCD. Mam taką presję przy tym, że chyba się powstrzymam. Nie najlepiej, ale... Czyli gramy o utrzymanie, tak? Tak, gracie utrzymanie, 40 punktów potrzebne, żeby się utrzymać. 36. Dostaniecie tę grę, zresztą nasi widzowie też tę grę sobie mogą zakupić. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Food Trucka w zakładkę sklep i tam piłkarskie szachy w postaci kart są do zdobycia. Wy dostaniecie je oczywiście od nas w prezencie. Będziecie teraz mogli w takie świąteczne wieczory albo po prostu w jedne z tych udanych weekendów zagrać i poprawić nieco swoje umiejętności. Pytania, które my zadaliśmy, nie pojawią się w tych kartach, więc same nowe wyzwania przed wami. Bardzo wam dziękuję. Dziękujemy. Trzeba będzie, Michał, popracować przede wszystkim kategorię reprezentacja Polska. Było bardzo sympatycznie, ale widzimy, ile jeszcze pracy przed nami. Super, dziękuję wam bardzo i do zobaczenia. My to zaraz pewnie na Ekstraklasie. Się spikniemy. Się spikniemy. A przecież nie było cię w 2019 wtedy, to skąd ty mógłbyś pamiętać, że Parzyszek strzelił? To w ogóle bez sensu. Dobra, dziękujemy ślicznie.